Maseczka zakrywająca nos i usta to element, do którego wielu z nas musi się przyzwyczaić. Niestety korzystanie z niej może wiązać się z utrudnionym oddychaniem. Istnieje jednak prosty sposób na poradzenie sobie z tym problemem. Panująca pandemia sprawiła, że maseczka jest konieczna podczas wyjść z domu. Nie każdy jest zachwycony tym pomysłem, ponieważ wiąże się to z pewnym dyskomfortem. Na szczęście niezwykle prosty trik sprawi, że oddychanie z zakrytym nosem i ustami będzie o wiele łatwiejsze. Prawidłowe zasłanianie twarzy jest niezwykle istotne. Maseczka lub inne osłony są obowiązkowe już od kilku dni. Przebywanie w przestrzeni publicznej wymaga zakrywania ust oraz nosa. Od takiego zabezpieczenia może zależeć zdrowie nasze i innych. W związku z tym ważne jest, by każdy się stosował do nowych zasad. Jednak nadal dla wielu osób jej noszenie stwarza pewne problemy. Nie da się ukryć, że największą przeszkodą jest utrudnione oddychanie. Istnieje pewien trik, dzięki któremu przestanie to być problemem. Maseczka utrudnia ci oddychanie? Zastosuj ten trik. Okazuje się, że wiele osób oddycha w maseczce w nieprawidłowy sposób. Portal Papilot przytoczył wypowiedź dr Elżbiety Dudzińskiej dla Polsat News. Specjalistka wskazuje, jak powinniśmy oddychać, kiedy maseczka zakrywa naszą twarz. Wystarczy jeden prosty trik. Powinniśmy oddychać spokojnie przez nos, biorąc wdech i wydech, jak również przeponowo. Innymi słowy, nasz wzorzec oddychania nie powinien się zmienić. Wydech przez nos chroni nas częściowo przed koronawirusem, czyli wzmacnia ten filtr, jakim jest maseczka, wyjaśniła dr Elżbieta Dudzińska. Dzisiaj grzeje, 1. 2. Specjalistka powiedziała również, w jaki sposób można nauczyć prawidłowego oddychania dzieci. Podczas rozmowy z Polsat News wyjaśniła, że można w formie zabawy zakleić usta swojej dziecka. Wówczas spokojnie powinno ono zacząć oddychać przez nos. Dzięki temu maseczka na twarzy nie będzie dla naszej pociechy problemem. Źródło: Papilot.pl.